Czy skuteczność w naszej pracy zależy od tego, czy przestrzegamy wiernie procedur, procesów, tego, co mamy robić w takiej maszynce firmowej, czy może bardziej zależy od naszych indywidualnych cech, naszego uroku osobistego, wręcz kreatywności w pracy? Gdzie jest prawda? Myślę, że jak to zwykle leży po środku. Natomiast ja mam refleksję na bazie kilku grup szkoleniowych, głównie z handlowcami. I takie dwie typowe postacie mi przychodzą do głowy. Jedna, nazwijmy ją robuś. Osoba, która po prostu intensywnie, solidnie, dobrze pracuje. To jest osoba, która uważa, że jeżeli będzie miała dobrze pracę poukładaną, to prawdopodobnie wszystko będzie dobrze poukładane. Natomiast z drugiej strony mamy osobę, którą nazwijmy błyszczek. Tak? Człowiek, który jest przekonany, że on jest wirtuozem, że to, na ile on w sposób doskonały, wspaniały, niepowtarzalny realizuje swoje zadania, no to te zadania będą dobrze wykonane. I teraz zwykle jest tak, że w czasie naszego programu szkoleniowego, gdy ten handlowiec, jeden i drugi, tak, i trzeci, czwarty, i piąty, i dziesiąty, dostają się do nas do grupy, to robuś zwykle wchodzi do programu nieco spięty. Ponieważ robuś, jeżeli jest handlowcem, czyli takim, który ma osiągać wyniki sprzedażowe, a jednocześnie liczy na poukładanie pracy, to zwykle w procesie sprzedażowym jest nieco zagubiony. No tak, ale jak mogę być rozliczany, z czego nie mam wpływ? Jak mogę dostawać wynagrodzenie tylko dlatego, że ktoś się zdecyduje lub nie zdecyduje z jakichś mniej lub bardziej rosowych powodów, żeby u mnie zakupić? Gdy błyszczek w tym samym czasie mówi: słuchajcie, no ja nie wiem, czego wy jeszcze możecie mnie nauczyć. Ja błyszczę. Ja jestem wspaniałym handlowcem. Ja jestem osobą, która poprzez to, że umie do klientów rozmawiać, która czuje ludzi, która jest empatyczna, osiąga wspaniałe wyniki. W związku z tym, no nie wiem, co wy jeszcze mi tutaj pokażecie. No i rzecz jasna, to co w rzeczywistości jest i handlowej, i też niehandlowej, no to jest to, że pokazujemy, że naprawdę sprzedaż, system sprzedaży to jest poniekąd maszynka do zarabiania pieniędzy, czyli dobrze zaplanowane, dobrze przygotowane kroki, dobre kompetencje osoby, która ma realizować te kroki, sprawiają, że w sposób przewidywalny są owoce. Ten tak zwany wskaźnik konwersji, czyli wiemy, czy 1 na 5, 1 na 10, 1 na 100 zakupi, zwykle w Twojej branży, w Twojej firmie, na Twoim stanowisku pracy będzie to przewidywalne. I teraz w wyniku takiego podejścia robuś czuje się usatysfakcjonowany. On wreszcie rozumie tą maszynkę. On rozumie, jak to działa. On wie, że jeżeli będzie przestrzegał tych kroków, które ma realizować, a jednocześnie włoży swój indywidualizm, swoją osobowość w te kroki, to będzie miał rezultaty. Gdy błyszczek czuje pewien niepokój, to znaczy mógłbym zostać zastąpiony kimś innym, kto realizując te kroki, o których wy mówicie, osiągnąłby te wyniki? No, błyszczku, poniekąd tak. To znaczy ten klient, którego ty obsługujesz, który cię lubi, z którym masz relacje, on nie dlatego ma z tobą relacje, że ty jakiś proces realizujesz i przestrzegasz, ale dlatego, że jesteś człowiekiem empatycznym, że go słuchasz, że z nim pracujesz, w związku z tym musisz włożyć swoje serce, swoje talenty, swoją retorykę, swoją elokwencję w proces sprzedażowy, ale te wyniki będą wynikały nie z tego, że będziesz coraz bardziej empatyczny i coraz bardziej relacyjny, ale z tego, że będziesz coraz bardziej uporządkowany. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bywa, że spoglądasz na swoją pracę i patrzysz z perspektywy robka. Jestem taki robek, kurczę, wymagają czegoś ode mnie, nie wiem czego wymagają, dają mi nagrodę, cieszę się z tej nagrody, ale nie wiem czy ja zasłużyłem, z czego wynika ta nagroda, ja nie rozumiem tego, jak to działa, staram się solidnie pracować, tu widzę inni wokół, jacyś tacy bardziej kreatywni, nie? I taki robek, spoglądając na sytuację bardziej procesowo, rozumiejąc, że w każdej dziedzinie, łącznie ze sprzedażą, jest to pewien proces, czuję ulgę. Natomiast błyszczek znajduje radość, znajduje spełnienie w procesach, w realizacji rzeczy planowych, pod warunkiem, że zdaje sobie sprawę, że uporządkowanie jego pracy sprawi, że przy mniejszym wysiłku będzie miał lepsze rezultaty. Ponieważ to, co jest pewną ceną, którą błyszczek płaci za uporządkowanie pracy, to jest to, że uświadamia sobie, że nie jest królem tego świata, że jego wyniki zależą od tego, jak potrafi czytać ludzi, pracować z ludźmi, ale w dużej mierze, że od tego, jak praca będzie uporządkowana. Inaczej mówiąc, takich błyszczków na świecie jest wielu i można go poniekąd zastąpić. To jest pewne zderzenie się z rzeczywistością, ale to jest prawda przecież, prawda? Każdego z nas, i mnie, i ciebie, można zastąpić inną osobą, która będzie realizowała ten proces,
który robimy. Oczywiście to, co dajemy unikalnego, wyjątkowego, to jest nasza osobowość, nasze podejście. I to jest to, co zostaje Błyszczkowi, ale to jest też to, co wyciągamy z Robka. Mówimy, Robek, słuchaj, ale to nie tylko chodzi o to, żebyś w sposób automatyczny, mechaniczny realizował proces, ale też włożył swoje serce, siebie, pokazał siebie, kim jesteś. Także reasumując, czy sukces pracy zależy od tego, że będziemy wiernie przestrzegać procedur, czy będziemy błyszczeć, no, zależy od jednego i od drugiego, czy tak naprawdę od złotego środka. Czyli jeżeli jesteś przekonana, przekonany, że no to przede wszystkim musisz mieć to uporządkowane, to odkryj też piękno tego, że swoją osobowość wrzucasz w pracę. Jeżeli jesteś przekonana z kolei, że to tylko i wyłącznie zależy od twojej wyjątkowości, jaka wspaniała, taki wspaniały jesteś, to też zauważ, że uporządkowanie, że procesy mogą sprawić, że się mniej narobisz, a więcej zrobisz. I to tyle, jeśli chodzi o moją odpowiedź na wasze pytanie, czy sukces pracy zależy od tego, że jesteś Robkiem czy Błyszczkiem. Jeżeli to było przydatne, jeżeli to było dla was dobre, to proszę o informację zwrotną, łapką w górę. Jeżeli macie wokół osoby, które to się może przydać, udostępnijcie ten materiał. No i subskrypcja kanałów sprawi, że będziesz dostawać powiadomienie o tego typu materiałach. Do zobaczenia!